pogadajmy o elfach Śródziemia, bo przyszła wreszcie pora na odcinek o elfach i ogólnie powiem, że nie przepadam za elfami w sumie w żadnym fantazy i dlatego zostawiłem sobie ich właśnie na koniec tego mojego wstępnego omawiania niemalże każdej rasy, która zamieszkuje Śródziemie. A drugi powód jest taki, że zwlekałem z tym tak długo, bo omówienie historii elfów jest niesamowicie ciężkie. To sformatowanie, skonwertowanie ich historii, powiedzmy do 15 minut, w taki sposób, żebym nie gadał jakiegoś bełkotu, a zarazem, żeby poruszyć te ważne kwestie, jest dosyć ciężki, więc musiałem trochę przemyśleć, co by tutaj dokładnie mówić. Z takiej mojej różnej próby tłumaczenia Silmarillionu można dowiedzieć się o samych początkach elfów, jednak i w tym materiale poruszę ten okres, może w trochę większym skrócie, i nie będzie to proste omówić właśnie w tak krótki sposób tak długą historię, więc sporo wątków, które uznam za mniej ważne, będę pomijał albo skracał, żeby po prostu właśnie zamknąć się w mniej więcej 15-20-minutowym monologu. Głębsze omawianie postaci zostawię sobie na oddzielne materiały. Zatem elfy, Quendi, czyli pierworodni Eru Ilúvatara, stwórcy, a Arda jest miejscem, które właśnie z polecenia Eru, Ainurowie mieli przygotować dla jego dzieci, elfów. I po wielu burzliwych mankamentach z Melkorem, na Ardę wreszcie zostały zesłane elfy. Obudziły się nad jeziorem Kuiven w roku 1050 lat drzew. A pierwsze co ujrzeli to światło gwiazd. I w tym świetle właśnie zakochali się najbardziej. Gwiazdy powstały w sumie na niedługo przed przybyciem elfów, bo w sumie tylko one dawały światło nad całą Ardą. Pierwsi elfowie, jacy się zbudzili, to Imin z żoną Iminę, Tata z żoną Tatie oraz Enel z żoną Enelie. A łącznie zbudziło się ich 144. Łatwo sobie wywnioskować, że 12 było ich ulubioną liczbą. Swoje pierwsze chwile, że tak to nazwę, elfy spędzały na poznawaniu siebie, kształtowaniu języka oraz nadawaniu wszystkiemu naokoło jakichś nazw. Rozwijała się ich kultura, same elfy powiększały swoją liczebność i zasiedlali coraz to dalsze tereny. Ich sielankę mącił nie kto inny jak Melkor, obserwując ich od bardzo długiego czasu i tych, co zbyt daleko się oddalili, porywał, przez co elfy zaczęły bać się jemu podobnych. No a te porwane elfy zostały zawleczone do warowni Melkora, gdzie on sam prał im mózgi i upadlał ich każde kolejne pokolenie, co jest jedną z teorii, skąd wzięli się właśnie orkowie. No a po około 35 latach, wedle rachuby drzew, Orome, wielki łowczy walarów, przypadkiem odnalazł elfy i ci właśnie bali się nieznajomego, bo myśleli, że jest to Melkor, próbujący znowu ich zwieść. Ale Orome jednak nie uczynił im krzywdy, był zachwycony ich śpiewem, nawet nadał im nazwę Eldarowie oraz skontaktował się czym prędzej z innymi walarami, a następnie zaprosił elfów do Walinoru. Ci się zgodzili i wyruszyli, mając za przewodnika właśnie Oromego. A ich podróż była długa i nie tylko ze względu na odległość, jaką musieli przebyć, ale również dlatego, że elfy się niesamowicie guzdrały. Wszystko naokoło ich zachwycało i co chwilę przestawali w innym miejscu, by coś podziwiać. No a część z nich odłączała się i zostawała już w tym miejscu praktycznie na zawsze. Przez większą część wędrówki elfom przeszkadzał Melkor, co w końcu zdenerwowało walarów do takiego stopnia, że wydali mu wojnę. Zburzyli jego warownię Utumno, a jego samego spętali w łańcuchy i zawlekli do Mandosa, aby został osądzony. Elfy z tamtego okresu pamiętają tylko w sumie to, że ziemia się trzęsła, a horyzont płonął. Nie wszystkie też wyruszyły na tą wyprawę. Był taki odłam, który nazywa się Avari, czyli tłumacząc odmawiający, którzy zostali właśnie nad jeziorem, a Eldarami nazywano tylko tych, którzy właśnie podążyli za Oromem na zachód. A ściśle mówiąc, Eldarami zwano trzy plemiona, które nazywały się Mainarowie, Tatarowie oraz Neilarowie. Oni z kolei byli podzieleni na trzy chówce, czyli Eldarów dzielimy z kolei na Vainarów, ich się tłumaczy jako takie elfy piękne, ich przywódcą był Ingwe, Nioldorów to elfy, które ukończyły wędrówkę do Amanu, a ich przywódcą był Finwe, i można też powiedzieć, że to przez nich będą zarazem największe szkody, jak i największe zalety, zasługi w całym Śródziemiu. No i jeszcze byli Teleri, którzy na początku byli przywódzeni przez Elwego, jednak ten nagle odszedł w stronę lasu, tam ujrzał Melianę, w której się zakochał z wzajemnością, a jego następcą był jego brat Olwe. Teleri również podzielili się na kolejne podgrupy, nazywane Falmari, czyli to były te elfy, które zakochały się w morzu i przebywały później na wyspie Tol Eressëi przy Amanie. Sindarowie, czyli elfy szare, to ich przywódcą stał się później Elwe, czy też jak oni go zwali Elu Fingol. Nandarowie, czyli elfy leśne, ich przywódcą był Lenwe. Oraz Laikwendi, elfy zielone z Osiriatu, a ich przywódcą był Denethor. Z połączenia Njordorów, Vainarów oraz Falmarii powstała z kolei grupa Amaniarów, czyli Eldarowie, którzy dotarli do Amanu. Od Telerich, Sindarowie, Nandarowie i Laikwendi byli tymi, którzy wyruszyli do Amanu, ale do niego nie dotarli. No i od Avari było Avaimarowie, którzy nie wyruszyli w ogóle. No a tych, którzy do Amanu dotarli, zwie się Calaquendi, czyli elfy światła,
a tych, którzy do niego nie dotarli, Moriquendi, czyli elfy ciemności. Pogubiliście się już? Spokojnie, ja się plątam w tym od kilku lat i na pewno popełnię tutaj sporo gaw, które wychwycą tylko osoby naprawdę wkręcone w całą tolkienistykę. Tak więc skupię się teraz na Calaquendi, a Moriquendi zostawię sobie na troszkę dalszą część opowieści, bo póki co nie będą nas interesować. Calaquendi dotarli do brzegu oceanu oddzielającego Śródziemię od Amanu, zgromadzili się dość ciasno i Ulumo wyrwał kawałek tej ziemi, taką wysepkę, po czym zaciągnął ją do brzegu Amanu. Wyspa ta zostanie nazwana Tol Eressae i Teleri właśnie, którzy dołączyli później do Noldorów i Wainarów, a część z nich też pozostała w Śródziemiu nad brzegiem właśnie tego oceanu, ponieważ tam stwierdzili, że chcą żyć, również później dołączyli właśnie za sprawą tej wyspy do reszty, która już była w Amanie. No i Teleri przeważnie żyli właśnie sobie na tej wyspie. W Amanie wtedy nastał rozkwit kultury elfów, Valarowie starali się nauczyć elfów jak najwięcej od siebie i to właśnie dzięki nim elfy wtedy zdobyły mistrzostwo w wielu różnych odłamach rzemiosła. Vainarami zainteresował się Manwë oraz Varda, natomiast Aule najbardziej zaprzyjaźnił się z Noldorami. Nauczył ich wielu przydatnych umiejętności jubilerskich oraz kowalskich. Odkryto wówczas też kamienie szlachetne, a Teleri zakumplowali się bardziej z Ose, który nauczył ich budować okręty i podczas tego całego czasu Elwe i Meliana poczęli tworzyć w lasach Doriatu swoje własne królestwo. I tak przez około 300 lat według rachuby drzew, elfy w Amanie miały swój taki raj. Błogosławione królestwo Valarów było wtedy w pełni swojej chwały, Noldorowie rozwijali swoje rzemiosło, wynaleziono wtedy też pismo oraz urodziły się elf, który niezwykle zmącił w późniejszych czasach tę sielankę, a na imię było Feanor. I był on pierworodnym synem Finwego. Feanor jest najważniejszym z wszystkich elfów, więc będę musiał wpleść sporo jego historii w tę opowieść. A jako już poślubił córkę kowala, który pobierał nauki u samego Aulego, sam stał się bardzo dobrym kowalem i to Feanor stworzył w niedalekiej przyszłości piękne klejnoty zwane Silmarillami. Na wolność też wypuszczono Melkora, który pod przykrywką starał się dowiedzieć jak najwięcej o elfach, ich słabościach, ponieważ gardził nimi i nienawidził ich za cokolwiek, co ich się tyczyło. Rozgłaszał, że Feanor wiele się od niego nauczył, a sam Feanor nienawidził Melkora całym sercem, a te sprytne rozgrywki Melkora w sumie powoli zaczynały działać, ponieważ Feanor burzył się przeciwko innym elfom. Zamknął się też on w końcu w swoim warsztacie i przez wiele dni pracował nad czymś wspaniałym. A gdy w końcu wyszedł, wszyscy ujrzeli trzy klejnoty promieniujące własnym światłem wywodzącym się z dwóch drzew Valinoru. Nikomu też nie zdradził, jak zrobił owe klejnoty. Dzieło to wzbudziło tak wielki zachwyt mieszkańców Amanu, że każdy składał wręcz dary. Nawet Valarowie, ściśle mówiąc Varda, uświęciła te klejnoty w taki sposób, żeby żadna zła istota nie mogła ich dotknąć bez oparzenia się. Wiadomo jest, że gdy Melkor ujrzał te klejnoty, to tak mocno ich zapragnął, że jeszcze bardziej znienawidził elfy, a zwłaszcza Feanora. Zjednał on wtedy wokół siebie wielu elfów i wkładał im do usz różne kłamstwa, żeby poczęli sami myśleć, że na nie wpadli. Nagadał im, że Valarowie sprowadzili ich do Amanu z czystej zazdrości, żeby zapobiec ich wielkiemu rozkwitowi wspaniałości w Śródziemiu. Oraz wyjawił im, że są tylko produktem przejściowym, ponieważ mają zostać zastąpieni przez inną rasę ludzi. I tak oto Noldorowie poczęli nagadywać na Vainarów, Feanor i jego brat Fingolfin poczęli się nienawidzić, a na domian tego nagle wybuchł bunt przeciwko Valarom, za które Feanor został skazany na banicję. I wtedy też wyszło na jaw, że to Melkor podburzał elfy. Ten wówczas uciekł, odnalazł wiecznie głodną pajęczycę Ungoliantę, razem ponownie wkroczyli do Amanu i kiedy nikt nie zwracał uwagi, zatruli i wyssali życie z drzew Telperionu oraz Laurionu, a następnie Melkor wpłynął do siedziby Feanora, zabił jego ojca Finwego i skradł Silmarillę. To był początek końca chwały elfów, bowiem Feanor, gdy dowiedział się, co uczynił Melkor, przeklął go i nazwał Morgothem, czyli czarnym nieprzyjacielem, zebrał swój lud i przemową namówił ich do powrotu do Śródziemia. Ich plan polegał na odebraniu statków od Telerich, chyba że chcieliby się przyłączyć. Ci jednak nie chcieli oddać im w ogóle statków, więc Noldorowie dokonali haniebnego czynu i zamordowali swoich własnych braci. Mandos nawoływał wtedy ich, by zawrócili z tej ścieżki, bo to się dla nich bardzo źle skończy. I w sumie część zawróciła, ale Feanor był tak bardzo nieugięty, że przepłynął się z nim na Helcaraxę, gdzie podzielił się na dwa chówce. Na czele jednego właśnie stanął on, a na czele drugiego stanął Fingolfin, jego brat. Feanor wtedy podstępem postanowił przeprawić siebie i wielu oddanych mu ludzi, mówiąc, że przepłynie najpierw on, a później wyśle statki po grupę Fingolfina. Jednak gdy przepłynął całą cieśninę, to Feanor spalił te statki, a Fingolfin wściekły postanowił przebyć całą rodową pustynię wraz z ludźmi na piechotę. No i niemalże w tym samym czasie, co świetność elfów w Amanie, ci, którzy pozostali właśnie w Śródziemiu, poczęli tworzyć swoje własne królestwa. Elfy zaczęły wtedy bardzo licznie zasiedlać tereny Beleriandu, Elwe został nazwany Elu Fingolem, nawiązali kontakty z krasnoludami, poprosili ich o budowę wielu cytadel, chociażby Menegrofu, oraz wielu twierdz dla zapewnienia bezpieczeństwa. Co się opłaciło, ponieważ po tym jak Morgoth powrócił, od razu wysłał nowo namnożone armie z Angbandu prosto na elfy z Beleriandu. I tak rozpoczęła się pierwsza wojna o Beleriand, w której to poległ władca Othriandu, Denethor, aczkolwiek elfy wygrały.
Druga bitwa o Beleriand, zwana Bitwą pod Gwiazdami, rozegrała się pomiędzy orkami Morgotha a elfami Feanora i tam elfy odniosły wielkie zwycięstwo, aczkolwiek Feanor, pogrążony w bitewnym amoku i chęci zemsty, ścigał nie do bitki aż do niemalże samych bram, gdzie starł się z przywódcą Balrogów, Gothmogiem. Uratowali go jednak jego synowie, aczkolwiek miał tak dużo ran, że po chwili zmarł. A niektórzy elfowie zaczęli mówić, że jego ciało wraz z duszą po prostu zniknęli. Po tej bitwie elfy, które przyprowadził do śródziemia Feanor, poczęły osiedlać się w Beleriandzie. Fingolfin wraz z resztkami dawnej armii Feanora dotarł do śródziemia oraz przebudzili się ludzie w związku z powstaniem Słońca i Księżyca. Cała ta w sumie pierwsza era, która nastała właśnie z powstaniem tych dwóch świecących kółek na niebie, niesamowicie była trudna dla elfów oraz w sumie wszystkich żyjących śmiertelników w śródziemiu, bo przez blisko 600 lat to była jedna wielka nieustanna wojna. Jednak po kolei. Po niecałych 60 latach Melkor ponownie wysłał swoje armie, bo myślał, że zaskoczy elfy. Elfy jednak zakleszczyły wojska Melkora i wybiły niemalże w całości, a ci orkowie, którzy przeżyli, musieli się ratować ucieczką. Byli jednak ścigani do samych bram Angbandu i tę bitwę zwano Bitwą Chwalebną, ponieważ od niej rozpoczęło się trwające ponad 400 lat obężenie twierdzy Melkora. Kolejnym wielkim wydarzeniem tego okresu jest zbudowanie ukrytego miasta Gondolinu. Budowa tego miasta trwała blisko 50 lat, a założył je drugi syn Fingolfina, Turgon. To z tego miasta pochodzą trzy sławne bronie, z którymi wiele osób mogło już się zapoznać w Hobbicie, a mowa tutaj o żądle, Glamdringu i Orkistrze. Była to też siedziba jednych z najlepszych elfickich kowali i ostoja spokoju w tych właśnie burzliwych latach. Przez niemalże 500 lat miasto było ukryte i praktycznie nikt nie wiedział o jego istnieniu oraz jak się do niego dostać, poza oczywiście mieszkańcami tego miasta. No a blisko roku 261 ery z Angbandu po raz pierwszy wylazł Glaurung i nastraszył niesamowicie elfy. Jednak trochę ważniejsze od tego jest poznanie się elfów z ludźmi, a mianowicie Finrod, najstarszy z synów Finarfina, władcy Nangarfondu, spotkał ludzi Beora, a w przeciągu następnych lat coraz więcej ludzi zaczęło ściągać na tereny Beleriandu i tam już się osiedlać, aby wesprzeć elfy czy krasnoludy w bitwie przeciwko Morgothowi. Jednak jak wspomniałem, przez blisko 400 lat udawało się utrzymywać granice i oblegać Angband, Morgoth jednak w końcu wysłał tak potężne wojska dowodzone przez Balrogów oraz ojca smoków Laurunga, że w 455 roku ery pierwszej złamał linię elfów i zdołał ich pokonać po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna. Wtedy też Fingolfin wyzwał Morgotha na pojedynek i mimo iż nie miał najmniejszych szans, dał ranić czarnego władcę 7 razy, nim poległ, a Morgoth od tej pory już zawsze kulał. 11 lat później para człowieka i elfa, czyli Beren oraz Lúthien, zdołała włamać się do Angbandu, uśpić Morgotha i ukraść jeden kryształ Silmarilli, który to Morgoth nosił na swojej czarnej koronie. Jeżeli ciekawiło was, o kim to śpiewał Aragorn w Różynie Pierścienia, to właśnie odpowiedzią jest Lúthien, która po śmierci Berena ubłagała Mandosa, aby zabrał jej nieśmiertelny dar elfów oraz ożywił ukochanego. Czyn Berena i Lúthien poniósł elfy na duchu, dał im nadzieję, że Morgoth wcale nie jest niezwyciężony i próbowali oni się zjednoczyć jak największą siłą ludzi, elfów, krasnoludów oraz zaatakować Angband. Przybyły nawet wojska z Gondolinu, jednak nie wystarczyło to, by podbić Angband, a w sumie te całe wojska sojuszu zostały niemalże starte na miazgę. Od pełnej klęski ocaliły elfy i innych Hurin oraz Huor, osłaniając Turgona i jego wojsko, aby uciekli. A kilka dni później Hurina porwano, a na jego rodzinę nałożono klątwę. A z ciał poległych krasnoludów, ludzi oraz elfów usypano wielki kurhan, zwany Wzgórzem Pomordowanych, i całą tą bitwę nazwano Bitwą Nieprzeliczonych Łez. Kolejne lata są niczym pasma nieszczęść, Easterlingowie podbijają ziemię ludzi sprzymierzonych z elfami, padają kolejne przyczółki, a syn Hurina, Turin, spełnia klątwę, jaką nałożył na niego Morgoth, chociaż udaje mu się zabić Glaurunga. Jednak to nie jest w stanie odwrócić tego, co się już zaczęło, gdyż kilka lat później w końcu też pada Gondolin. Została sprawą zdrady pojmanego elfa, Meaglina. Z Gondolinu zdołał uciec natomiast pewien chłopiec o imieniu Erendil. Był on ojcem Elronda i Erosa, ale w tamtym momencie ważniejsze jest to, iż postanowił, gdy już podróż, pożeglować w poszukiwaniu Amanu, a gdy go odnalazł, wreszcie poprosił Valarów o łaskę i miłosierdzie nad ludźmi, elfami i wszystkimi innymi żyjącymi dobrymi rasami w Śródziemiu oraz o pomoc w pokonaniu Morgotha. Valarowie przystali na jego propozycję, a ponieważ nie prosił o nic dla siebie, Manwë ofiarował jemu oraz jego potomkom dar wyboru, taki jak mają półelfowie. Tak więc Erendil stał się elfem wraz ze swoją żoną i jego statek został zaopatrzony w biały płomień i mógł żeglować po niebie. To właśnie dzięki niemu i wielkim orłom Erendil strącił z nieba Ankalagona Czarnego, a wojska Valarów wsparły resztki ludzi, elfów i krasnoludów z Beleriandu w Wojnie Gniewu. Udało się wygrać, jednak cena tego była tak straszna, albowiem cały Beleriand znalazł się pod wodą, ale Morgoth został pojmany i wyrzucony poza kręgi świata. Jak wspomniałem właśnie kapeczkę wcześniej, dzieci Erendila dostały tą możliwość wyboru swojej przyszłości, tak więc Elrond, wiadomo, został elfem, natomiast jego brat Erlos wybrał drogę człowieka. I to on został pierwszym królem Numenoru. Jednak
wróćmy do elfów. Druga era rozpoczęła się od budowy Szarej Przystani i założeniu Królestwa Lindonu. Niektóre elfy poczęły wracać do Amanu, inne natomiast osiedlały się głównie w Dolinie Anduiny, Lothorien oraz Mrocznej Puszczy, wtedy zwanej Wielkim Zielonym Lasem. W drugiej erze założone też zostało Rivendell, aczkolwiek wcześniej warto wspomnieć o założeniu fortecy elfów Ost in Edil, w której to znajdowała się grupa kowalskich jubilerów, elfów zrykniętych w właśnie bractwo jubilerskie Gwaith i Myrdain, a przewodniczył nimi ostatni potomek Feanora, Celebrimbor. W zamian za dobra krasnoludów, a zwłaszcza Mithril, Celebrimbor zbudował chociażby dla nich bramę Mori. I popełnił on też straszny błąd, gdyż zaufał pewnemu nieznajomemu, a mianowicie Sauronowi w postaci Anatara. Za jego namową elf zbuntował się przeciwko Galadrieli oraz Celebrinowi, no i oczywiście stworzył Pierścienie Władzy, kierując się radami Saurona. Na początku 7, później kolejne 9. A gdy odkrył, że Sauron sam stworzył jedyny pierścień mogący zawładnąć innymi, stworzył jeszcze 3, będące jego własnymi dziełami. 3 pierścienie zostały ukryte, aczkolwiek Sauron chciał odebrać wszystkie stworzone wcześniej pierścienie. Pojmał Celebrimbora, torturował go, aż ten wyjawił mu ich położenie. Natomiast nie chciał powiedzieć, gdzie są te 3 wykonane dla elfów, dlatego Sauron zabił go, nabił na par i niósł przed swoimi siłami, aby chcące z nimi walczyć, elfy widziały, co się stało z księciem Celebrimborem. W ciągu prawie 6 lat udało mu podbić się cały Eriador i był bliski zdobycia Królestwa Lindonu, jednakże dzięki posiłkom z Numenoru udało się go odepchnąć, niemalże w sumie też zabić, za co poprzysiągł sobie niesamowitą zemstę na Numenorejczykach. No i kolejne 1500 lat niemalże trwania drugiej ery są dosyć tajemnicze pod względem elfów. Straty, jakie zadał im Sauron, spowodowały znaczne uszczuplenie ich populacji. Na terenach Eriadoru i okolic zostały w sumie tylko zniszczone Królestwo Lindonu oraz Rivendell i dopiero po zniszczeniu Numenoru wierni prowadzeni przez Elendila przybyli do Śródziemia i zostali powitani przez króla Lindonu Gil-galada. Wygnańcy założyli wtedy 2 królestwa, Arnor oraz Gondor, aczkolwiek Sauron ponownie zaatakował, przez co zmusił ich do zawarcia ostatecznego sojuszu ludzi, elfów oraz krasnoludów. Potęga tego sojuszu była tak wielka, że na otwartym polu Sauron nie miał żadnych szans. Dopiero gdy dotarli do Mordoru i zaczęli oblegiwać twierdzę Barad-dûr, tam mieli już trochę większy problem i przez blisko 7 lat powoli zacieśniali pierścień wokół Barad-dûr. Do tego momentu, aż sam Sauron pojawił się na polu bitwy, no jak też wiemy, Isildur zdjął z jego ręki pierścień władzy. Siły dobra ponownie wygrały, aczkolwiek okupiły to ciężkimi stratami, a przez pycha Isildura uniemożliwiło też zniszczenie Saurona na dobre. A trzecia era to przede wszystkim w większości bogata historia ludzi. Upadł wtedy Arnor, elfy wspierały wojska Gondoru w bitwie przeciwko potędze Angmaru, Elrond poślubił wtedy Celebrianę, córkę Galadrieli i Celeborna, a z ich związku przyszła na świat chociażby Arwena. Rivendell był schronieniem dla potomków Isildura. Ogólnie mówiąc, jest to dosyć skryty czas elfów. Im dalej w trzecią erę się zagłębiać, tym więcej elfów wybierało zostawienie Śródziemia na zawsze i popłynięcie do Amanu. Z ważnych momentów, jakie elfy brały udział po zniszczeniu Arnoru, to założenie Białej Rady, gdzie uczestniczyli Galadriel oraz Celeborn. Leśne elfy uczestniczyły w Bitwie 5 Armii oraz pomagali w misji zniszczenia Pierścienia Władzy, gdzie jednym z druhów Froda był właśnie Legolas, syn Thranduila, króla Lesznego Królestwa. No ale jednak po zniszczeniu pierścienia, cała misja elfów w sumie dobiegła końca. Zniszczyli wszelkie zło, pomścili kradzież z Silmarilli i od tamtej pory ich siedziby w Śródziemiu poczęły pustoszeć, gdyż elfy masowo wracały do Amanu. Ich przyszłość w sumie nie jest też do końca zmiana, ale wiadomo tylko tyle, że na pewno powrócą w Dagor Dagorath. Wszystkie elfy, które nawet umarły. Dobra, nie będzie tylko Feanora, bo on został wyklęty. Ale to już musiałbym więcej o samym Feanorze pogadać. No i tak, elfy były obdarzone, jak wiemy, nieśmiertelnością, odnośnie chorób czy zaraz, a również czasu, jak wielu spekuluje. Mogli zginąć jednakże od odniesionych ran, od ognia, albo co najciekawsze od smutku, jak Arwena, która wyrzekła się nieśmiertelności jak, tak samo jak Lúthien. No i jeszcze Glorfindel po śmierci podczas potyczki z Gothmogiem powrócił znowu do Śródziemia. Elfy niesamowicie brzydziły się złem, oraz byli o wiele mniej podatni na całą manipulację przez siły zła. Na przykład ludzie, jak wiemy, byli dosyć mocno podatni, gdzie od samego wpływu pierścienia oszalał niemalże Boromir. Często rzeczy, które też tworzyły elfy, były niezwykle bolesne, albo wręcz śmiertelne dla złych sił. Ich gliny mogły ich palić, a broń zadawała naprawdę dotkliwe rany. W zależności od szczepu elfów zajmowali się oni przeważnie tymi samymi rzeczami. Njoldorowie ukochali sobie kowalstwo, Teleri budowali statki i żeglowali, a Sindarowie zakochali się wręcz w lasach. I co ciekawsze, elfy nie posiadały w ogóle zarostu, tak jak ludzie czy krasnoludy. Tylko chyba Kiridan posiadał srebrną brodę, ale to ze względu na swój niesamowicie starczy wiek. Oczywiście nie jestem w stanie poruszyć tutaj każdej kwestii, w której elfy brały udział,
ale mam nadzieję, że cały odcinek nie brzmiał dość chaotycznie. Jednak historię tych długouchych humanoidów ciężko jest tak streścić. Tym materiałem kończę takie wstępne opowieści o rasach Śródziemia. Teraz będę mógł zająć się dosłownie każdym tematem, o którym można coś więcej pogadać. A szersze omawianie poszczególnych postaci będę zawierał w oddzielnych materiałach, albo w dłuższych, traktujących się na przykład też o, dajmy na to, całej pierwszej erze. Ale póki co, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.